Ej, siostro, to było wspaniałe! Tak! Żałuję, że wcześniej nie doceniałam natury. Miałabym większą kolekcję różnych gatunków. To do eksperymentów. Jej! Mieszysz się! Tak, a mnie najbardziej podobałeś. Świetnie, ale to nie koniec obcowania z naturą! Chodźcie za mną! Niech ucieszy nas to drzewo oraz ten grzyb! To jeziorko! Mam dużo ryb! I bakterii! Ohyda! Jakich bakterii? Oraz te zwierzęta. To stado wron. To naturalne lekarstwo, aloes. Upsy, to chyba jednak coś innego. Wybacz, Richard. Możemy na przykład popuszczać kaczki. Hej, trochę ciszej, proszę. Ach, wybacz. To nic, sprawka. Patrzymy pod kamienie. Jejku! Przykro mi, Richard! Pochuśtamy się! Pozwiedzamy jaskinię! Pozrywałam dla was róże! Dzięki, kiciuroże! A, kolce! Wiesz, chyba już nie czuję tej całej przyrody. Wróćmy i pooglądajmy drzewa w telewizorze. Nie, świetnie się bawimy, prawda, Richard? Jest strasznie. Co mówiłeś? Jest strasznie. Spokojnie, przyroda zapewnia różnego rodzaju schronienie. Dzięki, przyrodo, kochamy cię! Przykro mi, Richard. Za mną, szybko! Wiem, co was rozweseli. Naturalna przekąska. Proszę, zrobiłam jedzonko z tego, co znalazłam. Fuj! Ten grzyb jest trujący. To ma mnóstwo drzazg. To zwykły pająk, a kamieni nie przetrawisz. Ale dziękujemy. Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść wszystko. Rika też nie da się zjeść. Zanim przygotujemy obiad, rozpalimy ognisko, żeby się ogrzać. Tak. Proszę! Tak mi zimno! Się. Przyroda jest jednak niesamowita. Nawet ją lubię. O, mam tyle pytań na temat świata! Nie zdążył nawet spróbować lodu.